Był to zwykły dzień plądrowników na pustkowiu. Nic nie zapowiadało się, że dzisiejszy dzień będzie całkowicie inny od pozostałych dni. Elo, elo, z tej strony Kapitan Blady, jest ze mną Plagus, Lotar, Admiros, Manoek i Paweł. Dzień dobry, dzień dobry. Ej, drużyna plądrowników proponuje wziąć samochody i poplądrować trochę pustynię. Kto jest ze mną? Dobrze. Splądrować? Ja samochodzie. Biedny pomysł. Ja widzę jeden samochód, czy to ten? Zróbmy to. No to pojedzie za bardzo. Do powodzenia, jedź nim. A ja będę w twoim bagażniku. A się tak? A serio, da się wsiąść do bagażnika? No serio, zobacz. Oczywiście, że się moim bagażnikowym. Jak... Mam pieseła swoje. Gabażno. Jestem bagażnikowy. Ej, no ja czekam, aż ktoś wjedzie w mój bagażnik. Ja bym chyba wzięli te auto już. Lotar, idę do ciebie. Dobra, chodźmy. To jest wieża legend, pupa. Ja wtedy to pisze wyprowadziłem zupełnie inne miejsce, tam nie ma. Widzę skaczącego psa na no bo to jest takiego flagu, że... Co ty robisz? Nie wprowadzaj tyle tu bisiu. Na przykład mogą być też snajperzy, co nie? I wtedy snajperzy sobie tutaj stoją i na przykład... O nie, ścigają się, myk, 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 z karabinku. Czekamy na zewnątrz, ja czekam. Tak, podoba mi się ta koncepcja. Czym się zmieniało perspektywę? Co ty? Jest. Halo! Zabierz mnie ze sobą! Ukradł mi samochód! Dobra, jestem ja jestem na bagażniku, jestem bagażnikowy. O Jezu, to mi zadało obrażenia. Wow, serio? Ja myślałem, że będzie... Walka o samochodze! Ej, może nie mogę strzelać? Wybuch! Co wybuchło? Sprawdzam jego ciało, co się dzieje. To wybuch. Nie! Czemu on wybuchł? Ej, Manoek się wysadził. Ale kto wybuchł? Bo ja no nic nie widzę w tym bagażniku. Innocent był. Może auto ktoś go zabił. Ktoś go zabił. Ja byłem w bagażniku, to nie mogłem nic zrobić. No właśnie, on był w bagażniku, ja też bym w aucie. Ja nie mogę strzelać, jakby ktoś pytał. W sumie to wyglądało jakby grane. Wybuchło. Jestem teletubisiem. Nie, zabijaj mnie. Paweł, ty też wyglądasz jakbyś był martwy. Nie jestem martwy. Albo związany. Ej, dobra. Pustynia zabija. Jak to wygląda? Bo to jest takie... To jest moja zdobycz. Bo to jest taki typowy Mad Max jest przyczepiony tak do auta właśnie. Ej, ale możecie ten na bagażnicy zobaczyć, jak to wygląda. No, tak to działa. Może ktoś nam wejść? No. Jak ktoś mnie posunął właśnie. No! Plaga, przejechałeś! O nie, przepraszam, nie chcąc. I Flotar był innocentem. Ej, Flotar był innocentem. Ja tyłem jechałem, nie przodem. Flotar Innocent. Dobra, Plaga, szybko, ścigamy się. O nie, wsiadajcie do auta. To był wypadek. Piesek krzywo. Piesek krzywo siedzi. No, Plagus, jedź już stąd. Czemu to auto... A tu kot jest taki mały w środku. Zaraz. Nigdy nas nie dogonicie. Innocent, Innocent. Sprawdzamy. Czemu to auto samo jedzie? Sprawdzałeś? Okej. A ten... Plagus, stój, cofnij się. Zaczekaj na chwilę. Ten drugi nie sprawdzamy. Ja bym chciał fałcić. Paweł, musimy się uzbroić. Daj. Ja ci pomogę. Dobra, to ja z Admirowskim jestem. Jakby ktoś pytał. Wejdź do bagażnika. Mamy, mogę ci zaufać, wysiadaj. Wejdź do bagażnika. Halo, daj mi wsiąść. Siadaj. Idę. No, dobra, jestem. Czekamy. Uważaj na windę, bo może być niebezpiecznie. Czekamy na was tutaj. Przepraszam. Czekacie na nas? Dobrze. No, chodźcie tu. Lądrownicy. Musimy wyścig wygrać, co nie? Jaki wyścig? Jaki wyścig? No jak to? No dobra, no to ścigaliśmy się dookoła przecież. Tak? Może to zaplątuje. No, czemu nikt nic nie powiedział? Czekaj, bo tu jest krzywe. Nikt nie powiedział. No czekam już na godzinę na tej pustyni, co nie? Gdzie wy jesteście? Jasne. Nie, tutaj mam plagę. Ops. I czemu mi się wyświetla, że znalazłeś moje ciało? Nie, bo on został zrespawnowany. On żyje jeszcze. Aha. No wiesz, no, to jest jego drugie ciało, wiesz? To jest jego drugie ciało, to nie pierwsze. Na pustyni? My nie chcemy iść na pustynię. Halo, po co nam pustynia? No chyba... Dobra, chyba nie, się nie pościgają. Dobra, chodź. Tylko mnie nie przejdź, bo ja życia nie mam już. Do bazy, bo my już idziemy do bazy. Dobra, Teletubbies już jest w środku. Teletubbies w kapsułce, tak zwany. Jak to brzmi? Że musimy wejść do bazy. Nie ma takiej innej opcji. Wstać Teletubbiesa do kapsułki. Wydaje mi się, że to wejście będzie najlepsze. Co ty myślisz? Możemy spróbować, oczywiście. Już jadę. Paweł, oni są jakieś... złymi traitorami. Aha! Traitorze! O nie, strzelają do Zabij mnie! Zabij go! Ratunku! Kto do ciebie śmie strzelać? Jakim prawem? Ratunku! Mamy cię! Niewiarygodnie. Gdzie jest ten drugi? Zabiliście... Ten drugi? Ten drugi jest Spidermanem, uważaj. Skąd wiesz? Bo widziałem go jak leciał, co nie? I się przyczepiał spider siecią. A to szczytowany mały taki ten jeden. Gdzie jesteś, się pytam. Chodź, pogadajmy, ale spokojnie, ja ci nic nie zrobię. Teletubbies jest niegroźny. Zagadaj do słoneczka, bo mocno grzeje. Słoneczko, pomóż mi.
Nie dogadajmy się, czekaj chwilę. Chodź, piesku, ja cię pogłaszczę. Chcę pogłaskać pieska. Nara. Do widzenia. Kurde. Chodź go, Paweł. O, żeż typie. Nigdy mnie nie dogonisz. Czekam za ciebie. No. A, tutaj nic nie ma. Czekaj, gdzie on poszedł? Mnie nie dogoni. W życiu nie dogoni, proszę tutaj wrócić. Tu. Władca. Gdzie on jest? Pyskowia. Czy on już robi okrążenie, czy jeszcze nie? To jest grane. Rekord okrążenia właśnie zrobił. Jezus Maria, normalnie, co za... No i zostawię tyle dubisie na pastwę losu, no normalnie. Co za kot? Ja pierdzielę. Czemu nie wziąłeś auta, Paweł? Serio, czemu Paweł? A nie mogę go zabić? Serio, Paweł? Wszyscy się zastanawiają. A nie mogę go zabić, tak, ten? No, nie może. Dlaczemu? No wiesz, jest pustynny. Paweł, w ogóle nie potrafi się bawić. Pustynna burza. Co nie, no pustynna burza. Okay. Wow. No, Paweł tyle męczył tą runę. Boli mnie! Pomóż! Najlepszy trener. Sanitariusz! Pomocy! Sanitariusz! Teletubbies down. Potrzebuję medyka, potrzebuję medyka. Tango down, tango down. To wywoływać trzeba było jakieś... O nie, jeszcze raz. Nie chcę się ścigać. Wiem, ja zawsze jestem nerwowy. No, nie atakujcie. No i teletubbiesów też nie atakujcie. Nawet nie patrzcie. Weź Woldy. Chciałeś to wziąć? No, jestem detektywem. Proszę o spokój. Jestem barmanem, sprzedaję granaty. A ja jestem kotem. Aha. O nie! A ja jestem... Kto zamawiał smoke grenade? Jak jestem? Smoke grenade? Gdzie? Errorem, nie proszę mnie tutaj nie dociskać. Nadal jesteś errorem. Dobrze. No nie wiesz, o Jezus. Ta gra, po prostu ta gra mnie nienawidzi. A teraz? Halo? O, już nie jesteś. Teraz jesteś helikopterem i piesarem. Co się stało? I piesarem jest piesarem. Jest piesarem. Wow! Helipiesar. Jaki czołg jest fajny. Tak, ja po prostu w ogóle mnie wspiera. Tutaj. A czemu ty z bronią? To tam jest winda, co nie? Tam gdzie? Jest winda, to jest pancernik. Czekaj, dobra, winda, winda. Dobra, Plagus. Jako, że jakiś pojazd. No nie, no i spychali. Znowu mnie zgniotą tą windą. Da się to aktywować jakoś? Uwaga, strzelam. Uważaj, bo ta winda przygniata. Co tam się dzieje? Co ty chciałeś aktywować? Ja no, wsiadam do czołgu. No czołg się da. Wystarczy E nacisnąć. Dobra. No kurde. Naprawdę wcisnąłem. A to się da, a to się aktywuje? O kurde! Wybuchło! Niezłe. Jezus Maria! Nie zabijajcie się! No, halo! Czuję się zagrożony. Dwie osoby nie żyją pod windą. Ja pierdzielę. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek. Tam patrzcie, kto tam został, Manojek. Wydaje mi się, że Manojek po prostu zabija. Halo! Nie żyje już, jestem wiesz? Niewinny, nie wiem co się dzieje po prostu. Jestem w szoku. Tylko nikogo nie widzę niestety. To się wydało. Halo, dzień dobry. Jadę. Jedzie. Ej, troszkę. Jadę. Jesteście też na pustyni już, czy jeszcze nie? To do myślę, że jesteś traitorem, Manojku. Na Manojku? Jakiej podstawie? Czy mi się mikrofon wyciszy, czy mi nie słyszycie? Ja nie wiem teraz. Jestem Jezus, detektywem i mam specjalne zdolności. Ała, palę się! Ała! Uje! Aaaa! Poczekaj! Co? Nie no. Ty i Paweł, no. Skończył mi się amunicja. Ty i Paweł. Poproszę Nie. Czyli jednak Paweł. Wydało się, ktoś jeszcze w ogóle... To gdzie jest Paweł? Aha, już nikt nie żyje, Blady, zostałeś tylko ty. To za pech. No nie. Ale ładna ta winda, prawda? Taka. Cudowna. Czyli zostałem sam. To chyba nie jest dobry pomysł. Nie widzę. Ty... Też tak myślę. O nie! Poczekaj chwilę, zastanówmy się. Dobra. Teraz ustalmy, kto lepiej strzela. No właśnie, ustalmy, kto lepiej strzela. To może najpierw po jednej kulce. Po jednej kulce. Kto zaczyna? W programie muzycznym, po jednej nutce. No, po jednej nutce. Ja zaczynam, bo mam mniej życia, troszkę mnie spaliłeś. Tam ten, wychodzi pani Dominika ze słodyczami i zostaje. No, ja bym powiedział tak, ty dłużej grasz tą grę, więc powinieneś dać fory koledze, nie? No dokładnie. Dokładnie, tak powinieneś zrobić. Dobra, wyrzuć broń najlepiej. Dobra, muszę się teraz tą wymknąć. Co to jest? Ten nejdzik, patrz. Obi. Obi. Myślałem, że obiję troszkę. No, to chyba taczki. Próbował zwabić pieseła, widziałeś? Po prostu. Aha. To był, wiesz, chwyt na aport, nie? I to nie wyszło. Kusie wyrzuca bronia ktoś. Tak. Tej też nie chcę.
W te beczki sobie strzel, to dostaniesz HP. Dokładnie, te beczki nie dają. Nie, naprawdę? Nie rób tego! Tak. O kur... No! No nie! To czemu? Fajna zabawa, panowie. Strollowali go. XD. O nie, nie. Wiedział, że się nabierzesz, to był taki żart, przepraszam. Znaczy te beczki wyglądały jakby takie z paliwem, nie? Ale... No trochę tak. No, error. Mogły być mylące na początku. No proszę mnie. Jak ktoś jest niewidzialny. Zawsze mówisz, że to. Lavi, no bo Lavi już wiemy, że jest Edorem. Teraz nie. Już nie. Boże, szpi. Na broni pod... No już mi pozabierali wszystko, to są najlepsze zabawki. To jest normalnie masakra. Ja muszę chyba z Galismada zrestartuję, ten odświeży sobie. Jeszcze raz go zainstaluję chyba, bo takie po prostu jajce. Najmniej jeszcze raz. To co, odpalamy ten czołg? No dobra, czołg? Dawaj, wow. Odpalamy czołga. Teraz co dalej jest? Co zrobić? Dobra, proponuję w końcu raz ten wyższy się... O kurde, sam się zabił. Chodź na wyścigi. Jakby okay, co, Manoek sam się zabił teraz. Wyścigi, się zabił? Manoek, strzel... No, w życie chciał wziąć beczkę. Znowu? No widzisz, beczki nie ma znowu. Oj, bloody, ktoś upadł. Ja bym coś powiem. Innocent. Ja jestem detektywem. Nie. Miros spadł z nieba. Widzisz, Paweł go zabił. Nie, to był wokół beczki. Nie mogę go zabić już dwa razy. Paweł ma krew na rękach. No jaką krew? Ty nie mam krwi. Proszę cię, sprawdź mnie. Bloody, sprawdź mnie jak chcesz. Możesz mnie sprawdzić. To przez wybuch. To się wysadził. Ej, ktoś strzelał z góry. To ja nie chcę, sorry, bo zmieniłem. Czemu plaga strzeliłeś? A to czemu tak tyle tam strzał poszło? Plaga strzeliłeś, bo nikogo nie zmieniłem. Jesteś traitorem i miałeś AWP-kę. Poczekaj, zmieniłem broń, nic co strzeliłem. Zobaczcie, jak w jaki sposób zginął. Zobaczcie. Za mojego wizualera. Wizualela. O, ja, to ja. O, jakie fajne. Ja jeszcze tylko jedną rzecz zapytam. Czekajcie, Admiro zniknął. Halo? Musiał to być floter. No ja zabiłem, przyznaję się. Admiros jeszcze został i uciekł. Zdrajcy, jesteś niewinny. Admiros mi uciekł. Dobra. Panie Admirosie, gdzie pan jesteś? Teraz. Nikt mnie nie słucha. Znowu nas zabierz wszystkich. Admiros uciekł. Przyjąłem. No. Dobra, floter, czas najwyższy rozwiązać to w standardowy sposób. Jaki? Bierz ich! Aaaa! Admiros! Nie strzelaj! Ty jesteś nienormalny. Nie strzelaj! Obiecuję ci, że Admiros do mnie strzela! Jezus Maria. Będziesz pierwszą moją ofiarą. Jest! No dobra. No nie, no na sobie. Gratuluję. Wszystko było zaplanowane. Ej, kto mnie zabił? Ja pierdzielę. Paweł chyba. Winda cię zgniotła? Nie. Nie, no, nie strzelił sobie beczkę. I coś wybuchło i nie beczka wybuchła, ale nie kto strzelił. Ale to jest fajne. Tutaj jest. Czemu, Bloody, ty mnie tak popychasz mocno? Bloody popychasz mocno. Popychasz w ogóle ze skał, ze wszystkich. A to normalne. Tak go zabijać. Jesteś traitorem, Bloody cię zepnie, masz 10 życia. Nie, no po prostu ja cię lubię. Super rozgrywkę. No wiem, że lubisz mnie słuchać, ale to strasznie irytujące. Robimy w końcu te wyścigi? A właśnie, tak. Co z tymi wyścigami właśnie, nie? Już no właśnie. Nigdy nie przy windzie, ani... Nie zabijajmy się, nie spychajmy. Ja no chodźcie, bo wyścigi to są najbardziej emocjonująca część tej gry, co nie? Oni się jeszcze nie ścigną. Chodźcie, się ścigniemy. A my też jesteśmy władcami pustyni, to jest Gumpli Pustynia, co nie? Cześć, Flota. Aha. Witam, witam. Dzień. Mogę być twoim dobra, tym paczuszką? Zakładnikiem? Tak, ja wchodzę. Dalej do bagażnika. Flo. Ej, Admiros wypił coś z wybuchu. Bo jestem detektywem! A, no to dobra, chciał zabić. Kółeczko wokół tego. I... Dobra, proponuję dwa okrążenia wokół bazy i tutaj jest meta. Okay. Ale wszyscy są już? Na mnie, bo się zgubiłem. A, właśnie, plagi nie jestem. Plaga, wsiadaj. Plaga do mnie, wsiadaj. Wsiadaj do bagażnika. Do środkowego. Dobra. Ja jestem bagażnikowym. Witam. Cześć. Mów tak, 3, 2, 1. Ale dokąd się ścigamy? Dobrze. Stop. Zaczynamy, jedziemy w lewo. No. Jedno okrążenie, drugie okrążenie i tutaj jest meta. Dobra. Okay. Dwa. Okej. Okay. Jeden, go! Go! Wystartowali! Jest, tutaj się dzieje niesamowita akcja. Gdzie ty jedziesz, flotar, normalnie? Tam na skróty jedziesz. Się... Ała! Zablokowałem się. Admiros, prowadzimy, wygramy to! Jest, wygramy to! Strzelaj w nich! Admiros! Stój, Admiros! Portfel ci wypadł! Ała! Nie wiem, czy to jest dobry taki skrót. Kocio karma ci wypadła, Admirosie, stój. Stój mną. Ja ci nie widzę, gdzie jedziesz w ogóle. Nie. Zaraz go dogonimy. Spokojnie. Jesteśmy na stabilnym trzecim miejscu, Plaga. Czy jesteśmy na pierwszym? Tak, jesteśmy na pierwszym, ale jesteśmy na podium. Znaczy każdy jest. No w sumie to... Każdy ja będę do nich strzelał w razie czego, ale nie mogę. Nie ma, co to za niszczenie? Chodźcie, my się jedziemy, zatrzymamy, po prostu ich zastrzelimy. Sam jesteś zastrzelimy, musimy wygrać. Co on tak przyspieszył? Widziałeś? No właśnie, widzę, nie uderzaj. Co jest grane? Biftem. To już jest meta, czy jeszcze nie? Który jestem? Meta. Który jestem? Jestem drugi. Jest! Mamy to!
Jupi! Laga, brawo! Byliśmy drudzy. To dlatego, nie, że Teletubbies jeszcze pchał nóżkami. Super! Jak mnie ktoś rozjechał? Co to mówię się rozjechał? Ja wypadłem z tego i mnie rozjechaliście. Nie będziesz z takiej zasady, właśnie, że to nie wyskakuje. Masz prawo jazdy, wiesz, że trzeba zapinać pasy. Czyli nie byliśmy drudzy, bo nie dojechaliśmy w pełnym składzie. Trzeba było pasy zapiąć, chciałem powiedzieć. Wiesz, że się nie wyskakuje plago w aucie? To jest taki failowy odcinek w moim wykonaniu. Popatrz, zwłoka. No stop, ginę. Dobra, ale musimy jeszcze znaleźć drugiego trajtorka. Dobrze, mamy już jednego. A może dwóch było w tym samym aucie, co by na to? Ej, nie, bo mi się skończyło. Ale przecież nie wszyscy z tamtego auta zginęli. Kto jechał z plagą w aucie? Kto jechał z plagą, proszę się zgłosić. Manojek jechał. Ja jechałem. Mano. Ale to nie jestem ja, taki żart. Wysadzam ciało, uwaga. No i ale wysadzam ciało. Pułapka, to miał być pułapka na tej tora. Ej, no i zniszczyłeś latające życie beczki, no ziomek. Jak mogę, i jak teraz sobie naładuję? Ratujące życie beczki. Musimy zrobić mu pustynny pogrzeb w takim razie. Szybko na szczyt! Dobrze. Na szczyt wieży! Co? Zrzucamy jego ciało ze szczytu? Okay. Zwłokę zrzucić? Tak, tak, dobrze, chodźmy. Wszyscy tak robią. A jaką modlitwę od ten zrobimy? Nie wiem, czy myślimy. Wrócisz granatem coś tam. A czemu flotar nie idzie? Nic? No ja idę, tylko... Aha, wybrę... A, wybrę... Kupujesz coś? Flotar? Chciałeś powiedzieć? Nie, nie, nie. Ej, bo flotar tak sobie właśnie... No, idę inną drogą, spokojnie. Ale... Dlaczego idziesz inną drogą? Dlaczego idziesz inną drogą? No bo myślałem, że każdy idzie tą drogą, co ja. Tak. No ja jestem już na szczycie, a wy jak tam? Jakoś wszyscy potrafiliśmy iść jedną drogą. Dobra, tylko ty jeden rodzynek. Tu jesteś, to nie? Nie wiem, gdzie jest. Wladimir, możesz zawiesić jego zwłokę? Nie mogę zawiesić jego zwłokę. Nie no, bez zwłoki musisz zawiesić. Próbuj zawiesić jego zwłokę. No nie mogę, Admirosku. Czemu? Ale gdzie jest flotar? Poważnie, floty tutaj. Ej, wróć się. Ja widzę flotar. Bo tu jestem, Manojek. Jak no tu jestem. Gdzie? Gdzie? Na drabinie. Ja pobiegłem tam. A czemu masz mało życia? No bo beczka mnie wysadziła. Wiesz, wszyscy żyjemy. Się. Jest. No nie, no... Śmierdzisz! Ja coś czuję, że on podłoży ładunek. Ty śmierdzisz! Podłoży ładunek chyba, Flotar. Panie Flotar! No nic nie przeskrobałeś. Zniknął. Proszę powiedzieć trzy razy Flotar od tyłu. Ratolf. Poczekaj, pomyliłeś się. Chyba się pomylił, bo to jest... Ratolf! O, to wskazuje na chyba, co? Nie! No to musi być lincz. No co mnie spychacie? Co może, to jest? To, a co ty, to ty mnie spychasz, co ty robisz? Czemu się spychacie? Co jest grane? Ej, no dobra, panie detektywie, sumie... mogę do niego strzelić? Ale dobra, nie, dobra, nie, może, nie mamy nic się nie wydarzyło. Nie, a masz ten do sprawdzania? Detektywie? Ale właśnie, nie ma. Ej, stój, Admiro, zastanów się, nic się nie wydarzyło. Ale to nie ja, naprawdę, tym razem to nie ja, naprawdę. Nic nie zrobiłem. Ale Manuek jeszcze jest! Nie strzelaj! Co? Czemu? A no. Jednak nie był. A jednak flotar był. No. Mówiłem, że to był flotar. Zabili dwie osoby niewinne. Ja czułem. On był Laga, taki... ty popsułeś rundę. No. Chciałem minę aktywować i wysiadłem niechcący. On był taki autystyczny w tej rundzie, że to musiał być flotar. Jaki autystyczny? Nastał sport. No dobra, nie. Muszę Manojka ściszyć, by zagłosić. No Paweł, no to zdarza się, że czasem, no wiesz, na pustyni ten... Ktoś ponosi straty, ktoś ginie. Znaczy powiem ci tak, no oni, się dzieje, oni to specjalnie już robią, wiesz, nic nie robiąc, bo wiedzą, że będzie na mnie od razu. Dobry, będziesz podejrzany. Tak. Paweł? Jesteś podejrzany, nie? Nic się nie dzieje? Od razu podejrzany jestem, no pewnie, że tak. Wtedy, kiedy przez bardzo długi czas się nic nie wydarzy. I tak zawsze. I teraz już macie taką taktykę, że nic nie robicie i od razu najpierw mnie zabijają, a później się możecie w ten... Jaki spisek sobie już opracował, kurde. No, wow. Wszyscy przeciwko tobie, Paweł. No tak, standardowo. Oczywiście. Normalnie jak choroba, jak żylaki jakieś. Nie było, wiesz. No. Ej, Paweł. Gdzie tu się wchodzi? Tu się wchodzi? Jeszcze nic nie zrobiłeś. Ja jestem sam, idę do mojej samotni. Ja to o, sorry, nie wiedziałem, że to wybucha. Do samotni? Aha. Paweł! Nie, naprawdę Paweł nie wiedziałem, to mogę go zabić. Tak, ludzie, strzelił do beczki i teraz do mnie strzela. No bo strzelasz do mnie, nie strzelaj! Ziomek, do mnie strzela, ty pierwszy, do mnie nie to, że strzeliłeś do beczki koło nie strzelaj mnie, do mnie, to jeszcze pierwszy zacząłeś do mnie strzelać. Ale przeprosiłem, a ty do mnie strzelasz. Czyli Paweł jest. No bo ty do mnie zacząłeś strzelać. Manojek do mnie strzela. No bez jaj. Paweł. Nie jestem, nie jestem. Gdzie wy jesteście? Paweł, gdzie jesteś? Nie jestem, naprawdę. Ej, Manojek, ciebie po prostu tak głośno słychać. Albo cię słychać mega cicho, albo cię mega głośno słychać. Ja nie wierzę po prostu. Nieprawda. Paweł, nie jestem, bo on do mnie strzelał. Ale ja on do mnie strzelał, ja go zabiłem po prostu. W samobronie. To była samoobrona. Tak mówię, to wysadziłeś beczkę obok niego. Ej, zbierzmy się może i otoczmy go gdzieś tam jakoś. Dobra, ja jestem...
Dobra. Ej, widziałem kogoś ciało. Widzę kogoś ciało. Co to było? Ej. Co się tam dzieje, halo? Widziałem kogoś ciało, które przeleciało. Kogoś ciało przeleciało, co ty gadasz? Kogoś ciało przeleciało. No serio! Nie, no, ciało, do ciała przeleciało. No nie, no ja. Dzisiaj przeleciało. Nie, no dobra, Storka, nie myślałem, że to tak polecisz aż. A, no, czyli dobra, Bloody. Kto żyje, po kolei. Czyli Bloody kogoś zabił. Czyli Bloody kogoś rzucił, tak? No, ale detektyw. Jestem detektywem. No. Aha. A, dobra, to cię ustawiam. To. Nie, no, bo pewnie, że tak, możesz zabijać. No. Odleciał troszkę. Jedna osoba jest na dole, okej. Okay. Widzę Bloody'ego. Słuchajcie, ja nie wychodzę, bo mnie podejrzewacie po prostu teraz. To muszę się przesuwać. Na taką odległość? Ty poleciałeś w flotar? Tak, poleciałem. O, ja, spoko, detektyw zabił już dwie osoby. Spoko, dobra runda. Ja się nie spodziewałem, ej, że te moje miecze się mają taką po prostu zasięg ogromny. Ja tutaj cały czas krążę i w ogóle nigdzie was nie ma. Ja cię kręcę, ale to ma zasięg ogromny. O! Nareszcie, przyjaciel. Halo, aha, drzwi mi zamknął przed nosem. No cześć. Ło! Jestem Jedi. No nie wierzę, to serio. Jestem Jediem po prostu, co nie. Jedi. Mogę tobie zaufać. Możesz, jesteś... tylko poczekaj, mogę wysadzić tą beczkę? Pani, no możesz wysadzić tą beczkę. Mam pewne wątpliwości. Bo ktoś, ktoś jeszcze na pewno żyje, a ja nie wiem gdzie jest, co nie. I boję się, że zostałeś jako jedyny, admirał. Nie, ja. Zostałeś jako jedyny? Nie. Na pewno? Ja na jeszcze jestem. Ja jestem tak? Jeszcze. Ała! O Jezu! No nie, jednak zostałeś ktoś. Dobra, ja to jestem, chyba przestanę tak robić, bo... Co ty mówisz? Dobra, wiecie co? Chyba czemu mnie zrzuciłeś? Chyba popełnię samobójstwo. Nie, nie, naprawdę, było. Naprawdę? Nie, no pierwsza runda, kiedy z Pawłem się coś udało zrobić. Ale nic nie zrobiliście. No ale wszystko szło. Zabili mnie. No tak, no, mnie podejrzewali, admiro zwykańczał. Nie zginąłem! Bo miałeś tą odporność, tak? A! Tak. Spadał i wybuchał. Bezrzucanie z... Nie. Dobra, już nie będę zrzucać. No, dobra, okej. Okay. Ta runda po prostu. Ale tak była dobra. A Manojek, ej, czemu do mnie strzela? Detektyw przyszedł, załamanie psychiczne. No bo nie chciałem się zabić od razu, bo znowu było się od razu. No nie, że... No właśnie, dlatego wiesz, to był dobry motyw, nie? W tym momencie. Ej, ale Manojek już nie żyłeś. Jak zobaczyłem po prostu, że traitorem akurat jestem, no to wiesz, mówię, tak, o kurde, muszę to wykorzystać. Do Pawła i mnie zabił. Tak, nieźle. Mówię, dobry plan. Zrobię taki intrygę trochę, co nie, że to Paweł. Jest! No pan... i widzisz, czułem, że to ty jesteś, co nie? Tak miałem takie przeczucie. Ogólnie na tą rundę zakupiłem specjalną maszynę, która sprawdzi, kto się nadaje jako... tak ja. Mój asystent. Ja się nadaję. Jako, ja też bym się nadawał. Kto chciałby być moim asystentem? Ja? Być twoim asystentem, Admiro, zawsze. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Okej, okay, Manojek, nie, Manojek się odezwał. Ja się odezwałem, Paweł! Ja się odezwałem. Ale ja też chcę być. Paweł i Flotar się nie odezwali. Ale ty masz mnie wyciszonego, czy co? To mnie sprawdź. Sprawdź mnie. Chodź, Flotar, chodź. Dobra, idę, czekaj, już schodzę. Ej, Admiro, słyszysz mnie teraz? O, coś szykuje, bo Flotar wie, że zostanie sprawdzony. Już ale chodź, 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 on tak czuje, właśnie, no. Gdzie ty jesteś? Ja nie wiem, czy oni mnie słyszą w ogóle. Proszę bardzo. Krzyczę. Okay. O, specjalnie nic nie mówiłem, żebyś mnie wybrał. Gdzie jest Paweł? Taktyka. No ja krzyczałem. Ja krzyczałem, że ja chcę i mówicie to Manojek. No to miałem taki sam głos jak on, czy co? Nie, nie klikaj. Dobra, już nie mam drugiego. Jezus, jeden. Koniec strzelania. Ktoś martwy tam leży. Halo? Co się stało? Tam jest trup na dole windy. O nie! Ktoś do mnie strzela! Ej, strzela! Ej, tam w kto do mnie strzela? Widzieliście to? Sprawdzić. Tak, to Paweł! Znowu? O nie! Panie Pawle! O! Poczekaj! No nie! Byłeś okrążony. Ej, czyli kto był traitorami w tej rundzie? Paweł i kto? Ja i Paweł. Aha, a, to ja nie przejechałem, ale... Nie, ja spadłem z windy. No nie, no jak mogłeś sam się zrzucić, no? Ja już miałem podejrzewać plagę, wiesz, tak by... Kurde, tu mnie spojrzał na czat, zobaczył, że jest z Pawłem, no i... Ej, dobra, to po co kończymy teraz, nie? Znaczy nie, bo Paweł, wiesz, my wszyscy byliśmy na górze, a Paweł gdzieś tam na dole chodzi, no to mówię, co ja mam zrobić, nie? Sprawdzicie mnie w końcu i będzie przypał. O nie. Ej, fajna jest ta mapa, ja bym jeszcze tu pograł, no, wiecie? Fajne, no fajnie. Może jeszcze dwa odcinki zróbmy na tej mapie. Nie, dwa odcinki. Za dużo. Nie, myślę, że nie. Dobra, to co, kończymy chyba, nie? Po prostu jeszcze dwie rundki zrobimy i... Tak? Dobra. Dobra. Dopła. No. Znowu błąd tutaj. Dopła to jest zupa z bobła. Haszam, przychodzę. Poko. Dobra, kolejny cykl. Ja mi to właśnie 0 teraz, 0 sekund, a... Na Marsie.
Na Marcie. Na Malcie? Na Marsie. Na Malcie. Na Ziemi. Na Małsie. Na Mad Maxie. Na Malcie? Jestem te... To jest detektywem? Na Helu teraz. Jestem detektywem. Ja bym mógł też. Możesz mnie sprawdzić. Ladeusz. Ja szukam właśnie... O, czyli Flotar jest gdzieś tutaj. Taktykę sprawdź mnie szybko. A tak naprawdę... Sprawdź mnie szybko? No, ty też możesz szybko sprawdzić. Nie krępuj się, sprawdzaj. To się uwaga, bo Vindan to jest. Jak wiecie, Bladeusz detektyw jest najzdolniejszym detektywem. I nikt kto idzie ze mną na windę? No nie, no poczekajcie. Nie, tam na windzie dużo śmierci jest, ja bym tam nie szedł. No, chwila, wchodzę. A ludzie umierają. Mi coś tam śmierdzi. Tak, a gdzie jesteś? Nie, zapomniałem mydła użyć, wiesz? Nikt od windy się przegrzewa. Dobra, widzę. Gdzie są autka wszystkie? Strzela chyba. Tak śmiesznie. Tyś wysiadł i jeszcze byłeś siedzący przez chwilę. A, widzisz? Jestem takie mam zdolności. Fruwające. Ponadnaturalne. Nie zdążyłem siąść. Umiem się moje typy stojąc. Na rundę to jest Plaga i... I kto? A kto się ze mną pościga? To jest Plaga? Plaga, ej! Ej, Jezus, Plaga mnie przejechał prawie, no. Co ty robisz? No nie przesadzaj, nie przejechałem. 20% życia mi zabrało. No, gdzie ty byłeś? I Admirosa też potrąciłeś. Ja pierdziele, już, spokojnie. Plaga jest. Ej, on cofa na mnie. No, on tak sobie jeździ, że nie będę obok wszystkich, ale kurde, on chce potrącić. Kto się bawi się w snajpera? To jest podejrzane. Kto? Kto się bawi w snajpera? Kto? Jak się zawinął od razu, kto? Gdzie? Się no ja jestem snajperem, bo ja... A dlaczego jesteś snajperem? Ale na jakiej podstawie? Co, mówisz Silent AWP? Nie, mam... Tylko rifla mam, serio. Czekajcie, ruszajcie się cały czas, może. Ja się skaczę po tych pokojach. Plagę tylko obserwowałem. Dla bezpieczeństwa, bo nie wiadomo co z tego wyniknie zaraz. Zobacz jaki jestem. No, ja Flotar u góry, co to? Ej, Flocie, ała! To na górze aż ktoś podejść do metra. Strzelił do mnie! Ej, Manojek tu na pewno jest zdrajca. Bo co, bo wsiadłem do auta? Tak, XDDDD. Ja też byłem zdrajcą, bo jeżdżę autem, no. Nie no, Plaga, ej, ale ty potrącałeś ludzi. Nieprawda, nie potrącałem. Ktoś do mnie strzelił. Ej, czemu Paweł jest uszkodzony? Ej, no bo mówię, Plaga mnie potrącił i jeszcze mnie ten, Flotar mnie strzelił. Rzuciłem. Ale ja na jakiej podstawie? Halo, co ty robisz? Cześć, zejdź na dół. Marzej, Paweł, nie wystrasz się, jestem za tobą. Nie no ja idę cię zabić. Nie, jeżeli podejdziesz tutaj... No to co, to czemu ja się boisz? Rzucam smoka drugiego. No bo ja chcę obserwować. Nie, ja idę do ciebie. No ja cię zabiję, traitorze. Zobaczymy, kto kogo pierwszy zabije. Oho. Ej, no może nie kłóćcie się, może nie jesteście traitorami. No, ja nie jestem na przykład, więc no, ja też, po prostu chciałem z tobą zostać, ja też nie jestem. Mogę nawet wyrzucić dla ciebie broń. Nie chcę wyrzucić. Cześć, chłopaki, no to mogłeś zrobić to samo. Ja naprawdę nie, aha, dobra. No, wyrzucamy broń, ale tam rzuć. Tak. Ej, a gdzie jest Vlad i Admiros? O nie! Tu jestem za tobą. O, ja nie strzeliłem. Flotar widziałem, kto to był? Nie, z dołu. Ktoś strzelił do nas na dachu. Paweł jest chyba. Aha, Paweł nie żyje. Ej, ktoś strzela. No tak ktoś jest. Znaczy, nie, dobra, myślałem. Ktoś z dachu strzela. A właśnie, ktoś jest. Ale Bloody się nic nie odezwał w tej rundzie. Bo on jest traitorem, zamachowcem, zabija. Bloody zrobił takie... My tu byliśmy wszyscy. Ja jestem detektywem, Geniusze. O Jezu, sorry. Co? Co ty robisz? Admiros, czemu do mnie strzeliłeś? Nie strzeliłem do ciebie, przez ale obok mnie. Może zmieniałem broń. Zamiast kółkiem pokręcić, to kliknęło mi się. Czemu Manojek do kogoś strzela? Bo Flotar sobie poszedł i nawet jak do niego strzelałem, nic sobie nie powiedział. Nic, nie odezwał się nawet. Bo uciekał. Ty geniuszu, byłem sprawdzić ciało Pawła! To za Sparta. Ale jakim cudem ty chciałeś sprawdzić, jak nie jesteś ad tym? Admiros jest zdrajcą! Nieprawda! Tak! Admiros! Nie! Zatrzymajcie! Kto był drugi? Jezus Mar. No Paweł, ja byłem. Flotar no, geniuszu, jak klikniesz na ciało, to ci się pokazuje, czy gościu był innocentem, czy traitorem. Mówię, pójdę sprawdzić ciało, Manolek mnie zabił. Nic nie mówiłeś, sobie po prostu poszedłeś. No on profilaktycznie mówi strzał w klatę, nie, dawaj. Ja cały czas byłem snajperem i tak obserwowałem, co się tam dzieje. I nagle zacząłem Admira zaczął strzelać do Plagi. Myk, sprawny strzał. Jak on krzyknął na mnie, this is Sparta! I nie trafił mnie z kopania. Sparta, to się zdarza. Dostałem troszkę dalej od ciebie. Ja z Admirowskiem idę teraz. Jesteś errorkiem. Jak... sorry, Flotar, chciałem guzik kliknąć. Jezu, ale żyjesz, nie? Admirosie, dzień dobry. Co tam, panie detektywie? Ja szukam jakiejś fajnej broni. Dobra. O, wiecie, spot! Paweł jest detektywem. Sprawdzę, no, czekaj. Może znowu razem będę sprawdzał pana Admirosa. Idę z tobą. Halo, kto jest detektywem? Paweł. Proszę bardzo. Więc jesteśmy... teraz to już możemy się zakumplować, Paweł, pani Paweł, wreszcie. Rzuciłeś mi apteczkę, to nie gdzie jest? Jest? Gdzie jest? Dalej errorkiem.
Jorkiem, wiesz? Dalej jak to? Nie, nie był. Tak, nie, nie Floci, gdzie jesteście? To wiesz co? Admiros, wiesz co? Wykorzystaj tą apteczkę. Czekaj, pomogę ci. Masz, skorzystaj. Co jest grane? Nie, Paweł, co ty robisz? Tak się nie robi. No skorzystaj z apteczki. No co za... Nie, no co się stało? Nie wierzę. Finda mi uciekła z pewnością. Słuchajcie, Paweł zamiast rzucić... Ja jestem tutaj, o. Ale gdzie jesteś, Admiro? Na zewnątrz. No jesteś. Ej, czekaj, jeszcze jest pełna. To jest jakimś helikopterem. Weź co jeszcze trochę. Co się stało? No i Admiros, jestem na zewnątrz. Gdzie jesteś? Na zewnątrz przed wejściem tam, gdzie respimy zawsze. Admiros się leczy, musiałam łapteczkę dać. Czemu Blady jest helikopterem? Admiros jest ranny, musiałam łapteczkę rzucić. Zmienił się. Nie wierzę w to. Ja ci kręcę. Admiros, zamiast mnie tutaj zawołać, ja bym tu przyjechał. O Jezus! To no, Blady, przejechałeś nas! O, cześć, nie no, przyjechałem tu. Chodź, weźmiemy sobie apteczkę, panie śmigło. Nic ci nie będzie. O, na pewno? Na pewno. Dobra. Ja się tu chowam, bo oni coś tam kombinują strasznie, no. Wiesz? A ja rzucił apteczkę. O, mam tego. No i co? I co ci się stało? Co? No bo widziałeś, że wtedy spadłem z tej windy. Po przejściach. Myślałem, że to delikatnie. Się leczą wszyscy. No nie no, aż tyle mnie zabrało prawie całe HP. Panie śmigło, chodź lecimy gdzieś. Pewnie są. Niezły mój. Ja nie jestem. Ogólnie ja też się sprawdzić. Chciałem się sprawdzić, ale wyszło tak, że w końcu... Zacząłeś się leczyć. O nie. Dostałem apteczkę zamiast sprawdzarki. Halo. Ja detektywa zabić, co nie? Halo. A gdzie jest ta apteczka? To przejedziesz go? Leczymy, pan ledwo żyje. Nie, no nie przyjadę. No ja mam 16 HP. Chodź, chodź za mną, zaprowadzę ale, cię. Ale Admiros mnie zabić, patrz na niego, celuje we mnie. Obserwuję. Obserwator. Koteł obserwator, to jest takie normalne, na parapecie siedzi i obserwuje. Nie wejdę przed to. Ej, bo się zgubi. Dobra, idę. Co ci budyn pokażesz? O kurde, fajnie. A jest tam już bomba, czy jeszcze jej nie ma? O, patrz, widzisz, tutaj jest napisane. Halo? Manoik, czy ty jesteś normalny? Manoik był traitorem, próbował mnie zabić. No. Naprawdę? A, to ładnie. No to dobrze, już jednego mniej. Gdzie go zabiłeś? Patrz, tutaj, co to na dachu. Strzeliłem, nie, tylko nie trafił tak za dużo. Już on ledwo żył. O. No wiem. Faktycznie. No? Patrz, jak shotguna. O nie. Polecam. Fajne. Dobra, witam, cześć. Witam, patrz, jego ciałko. Jesteś może traitorem, może zabijemy kogoś, co? No to ja proponuję... Zabijemy kogoś? Kogo możemy zabić? No i co z tego? Ja chcę kogoś zabić teraz. No. Szukam traitora, chcę kogoś zabić. Tam jest samochód. Strzelamy w niego. A nie. Ale ledwo go widać. No to chodź zabijemy. Jak go zobaczę, to od razu strzelam. Nie, nie strzelaj. Żartuję, nie zabijemy cię. Chcecie mnie zabić, no to żartuj. Nie, to był tak żarcik tylko. Dobra, zabijamy Admirosa. Ale nie jest. Ja nie widzę. Ale on groził detektywowi, że go zabije. Tak, tak właściwie było. Ja mu apteczkę dałem, powiedział, zabijecie. Jeden z nas wypeniał. Nie. Ja nie jestem jeden z nas, jak tutaj był Manoik, był traitorem. Prawie zabił Flotarka. No. No dobra. Ojej, no dobra, to zabijmy Manoika. Dobra, niech będzie. Już pysz. Chyba co ja nie jest. Zabijmy kogoś, chodźcie. Jestem zaufanym pomocnikiem Pawła, więc przykro mi. Aha, a zabijmy kogoś, kto nie żyje. Nie jest sprawdzony. Chodź, zabijemy kogoś, tak. Dobra, Admiros tak mówi, bo jest zdrajcą. Nie mówię tak, nie jest sprawdzony, bo Paweł rzucił apteczkę i nie ma kasy, aha, dobra. Czyli Bladiego zabijamy. Nieprawda, jest. Nie, no zabijmy Manoika najpierw. Widzicie, że Manoika, pytajcie Manoika. O, tutaj jest Admiros, jest? Jest Admiros, o, jest. O, wszyscy są. Strzelamy Bladiego, czy ktoś ma Manoika? Dobra, 3-4. Flotarak za. Do, wow. A, nie wiem. Czyli Admiros musi być. Co? Plaga! Dobra, wytłuczcie się! Co? Dobra. Przeżył tylko! Ja mówię wam, poczekajcie, detektyw zbada ciało, detektyw może zobaczyć, kto ostatni widział. Ja widziałem, targu zabił. Ja widziałem, ja go zabiłem, nawet mówiłem. Wszyscy wyeliminowali. Ale to jest najlepsze, po kolei, co nie? Wszyscy po kolejnie. To Admiros jest, nie, to Plaga. Ja byłem z Manoikiem, tylko że on zaatakował Flotara, miał chyba... Nie wiem, 3 życia, no, 5. Bezpodstawnie mnie zaatakowaliście na koniec. No właśnie. Nie, to była podstawa. Nie było podstawa. No tak, no, dobra. Później, bo tak, ostatnia runda. Ostatnia runda. Nie, kończymy już? Kończymy. Nie, chyba kończymy już, nie? Kończymy już chyba. No, tak, no jest. Dobra. Także tym symbolicznym trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.